posłowi przewodniczącemu za swoje zaposzczenie. Przystępujemy do złożenia i wmurowania aktu erekcyjnego wraz z ziemią pobraną z miejsc kaźni na Wołyniu. Wystawić posterunek honorowy. Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zbigniew Walczak, prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołońska, wójt gminy Jarocin. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Ziemię pobraną w miejscowości Kaszówka składa pan Sebastian Tuźnik, przedstawiciel zarządu Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu. Ziemię pobraną w miejscowości Ostrówki składa pan Marian Stelski w imieniu rodziny Guszczorów zamieszkujących podczas wojny we wsi Mazurów w powiecie mościckim obwodu lwowskiego. Ziemię pobraną w miejscowości Zamłynie składa Zbigniew Markut, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Nisko-Stalowa-Wola, członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska. Ziemię pobraną w miejscowości Zasmyki składa Antoni Jeleńkowski, emerytowany nauczyciel, były dyrektor publicznej szkoły podstawowej w Domostawie. Proszę Państwa, właśnie złożył tutaj urnę pan Antoni.